Hej siemanko, z tej strony Yandereo, a to kolejny tygodnik o informacjach oraz nowościach ze świata WoWa. Aktualnie trwa przerwa od streamowania związana z przeprowadzką, ale zapraszam na swojego Twitcha oraz na kanał Yandereo Live. Linki macie w opisie. Już jutro na serwery live trafi patch 10.2.5 pod nazwą Seeds of Renewal, który dostarcza nam nową formę aktywności, nowe opcje kustomizacji, dragon riding we wszystkich krainach oraz wiele, wiele więcej. Film z omówienia tego patcha możecie znaleźć na moim kanale w prawym górnym rogu tego filmu lub w jego opisie. Aczkolwiek pojawiły się drobne zmiany dotyczące tego patcha, a mianowicie chodzi o Follower Dungeons. Jest to nowy system, który wprowadzi do gry robienie dungeonów z botami. I został wprowadzony dzienny limit na robienie dungów z botami, co oznacza, że będzie można zrobić taki Follower Dungeon maksymalnie 10 razy dziennie, lecz nie na postać, a na konto. Za ukończenie trading postu 12 miesięcy pod rząd zdobywa się wardenowy set transmogowy, który zmienia swoje kolory w zależności od pory dnia. Za dnia jest on taki złoto-zielony, a w ciągu nocy przybiera kolor biało-srebrny. Jednakże w patchu 10.2.5 otrzymamy statyczną wersję tych dwóch kolorów, co oznacza, że będziemy mogli wybrać jeden konkretny kolor. Czy ten zielony, czy srebrny. Od jutrzejszego patcha w nowej stolicy Nightelfów pojawi się pewna zapomniana postać. Jest ona na tyle potężna i aktywna od ostatnich dodatków, że Blizzard postanowił ją przywrócić za światów. I to dosłownie. A chodzi o Malfuriona. Stoi sobie z Tyrande w samym centrum Bel-Amef i po prostu stoi. Wrócił, ponieważ Ysera powróciła do Shadowlandsów, więc Malfurion w jej zastępstwie powrócił. Śmieszne, że Ysera przez jeden patch zrobiła więcej niż Malfurion przez ostatnie kilka dodatków. Ogromne nerfy na poziomie Mythic rajdu Amyrdrasil The Dream's Hope. Chodzi generalnie o przedostatniego bossa, jakim jest Tyndral Sageswift. Z pierwszej fazy tego bossa został usunięty skill Firebeam. Obrażenia z Flaming Germination zostały zredukowane aż o 25%. Ilość bomb ze skilla Flare Bombs została zmniejszona z 4 do 3, lecz obrażenia z Empowering Flames zostały zwiększone o 35%. Aura Garminating od teraz nie będzie respić adów sadzonek, a po prostu nie będziemy mogli ich zniszczyć, kiedy będziemy mieli tę aurę na sobie, a ilość sadzonek została zredukowana aż o 4. I to wszystko tylko na poziomie Mythic. Did somebody say Thunder Fury Blessed Bow of the Windseeker? Nie, nie przesłyszeliście się. Thunder Fury Blessed Blade of the Windseeker to jedna z ikonicznych i kultowych broni z World of Warcraft. Jednakże teraz pojawiła się jego odmiana w formie łuku, który faktycznie przypomina wcześniej wspomniany miecz. Oraz ba, ma nawet taką samą nazwę. Łuk ten został wykopany z plików nadchodzącego patcha 10.2.5 i to w dwóch wariantach kolorystycznych. Blessed Bow of the Windseeker jest wiadomo w kolorze niebieskim, lecz jest jeszcze drugi łuk pod nazwą Titan Thunderbow w kolorze pomarańczowym. Niestety nie mamy jeszcze informacji, w jaki sposób będziemy mogli te przedmioty zdobyć, lecz na 99% nie będą one jako item do założenia, ponieważ ich opis wyraźnie wskazuje, że jest to po prostu przedmiot kosmetyczny, więc istnieje cień szansy, że znajdziemy te itemy w trading poście, albo będą one do zakupu u jakiegoś vendora za walutę z jakiegoś eventu. Stawiałbym jednak bardziej na trading post. Znamy już chyba oficjalne wyniki setów oraz ich bonusów na ostatni, czwarty sezon Dragonflightów. Nie będę omawiać ich wszystkich, więc teraz na ekranie będę wam wyświetlał, jaki wygląd setówki wygrał dla danej klasy oraz jakie bonusy setowe dla danej specjalizacji. A więc mamy Death Knighta, Demon Huntera, Druida, Evokera, Huntera, Maga, Monka, Paladyna, Priesta, Rogue'a, Szamana, Warlocka oraz Warriora. Dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie te wyniki, ponieważ tym będziecie grali w czwartym sezonie. Od 23 stycznia, czyli od przyszłego wtorku, będziecie mogli zdobyć zabawkę z kart TCG, jaką jest Grim Campfire. Wystarczy, że obejrzycie transmisję na żywo na platformie Twitch przez co najmniej 4 godziny z WoWa. Kiedy to zrobicie, to będziecie mogli ją odebrać z panelu nagród. Musicie mieć jednak połączone konto Twitcha z Blizzardem, a czas na spełnienie warunków i odbiór nagrody macie do 30 stycznia. W WoWheadzie pojawiły się spekulacje dotyczące patcha 10.2.7 i rzekomemu timewalkingu z Mist of Pandaria, a to dlatego, że został wykopany buff pod nazwą Pandaria Event Shard. Jednakże istnieje cień szansy, że nie będzie to tylko timewalking z Pand, a także powrót i zeskalowanie challenge modów z tego dodatku. Z Mist of Pandaria jest jeszcze jeden ciekawy wątek, który może być połączony z nadchodzącym dodatkiem The War with Vin. Otóż w ostatnim rajdzie z tego dodatku pokonywaliśmy Garrosha, który przyjął serce Old Gosha i Yasharash. I sęk w tym, że w patchu 10.2.5 mamy wzmiankę od Dark Heart. W połączeniu z Time Running Pandemonium oraz The Dark Heart okazuje się, że może mieć to jakiś wspólny motyw, który wprowadzałby nas do dodatku The War with Vin, gdzie na chwilę obecną wiemy, że główną antagonistką nadchodzącego dodatku będzie Xal'Atath, a Xal'Atath równa się Void. Czy ma to jakieś powiązanie? Są to tylko domysły, więc nie mamy żadnej potwierdzonej informacji, ale pospekulować można. Na samym końcu standardowo, co nas czeka w nadchodzącym resecie. Brawl PvP w tym tygodniu to Temple of Hotmogu. Rozpocznie się weekly event na skirmiszowe areny oraz w tym tygodniu, a dokładniej w czwartek
rozpocznie się wyścigowy event Outland Cup, gdzie na krainach planety Outland będą czekały na was dragon ridingowe wyścigi. Za ukończenie ich w czasie będziecie zdobywać walutę Riders of Azeroth Badge, za które możecie kupić taki oto set kosmetyczny oraz, że tak to nazwy, glyf do waszego dragon ridingowego smoka, który będzie losowo przybierał ich formy. Czyli jeżeli macie na przykład formy Firaka oraz Rajagev, to przyzywając dragon ridingowego smoka, glyf ten wylosuje, którą formę przybierze oraz które opcje kosmetyczne. A cały ten event potrwa do końca stycznia. W niedzielę rozpocznie się także event Call of the Scarab, który potrwa do wtorku. Na Amazon Prime Gaming możecie zdobyć darmowego mounta, jakim jest Swift Windsteed, a czas na jego odebranie macie do 30 stycznia. A fixami w tym tygodniu będą Tyrannical, Boss Staring oraz Afflicted. Worldbossem w tym tygodniu będzie Strundran, Dizakali Elders w Zarelek Caverns oraz Aurostor w The Emerald Dream. Nie zapomnijcie odebrać nagród z Gridvolta. Discord, Twitch, Instagram oraz inne social media znajdziecie w opisie filmu. A teraz zostaw kciuka, suba i komentarz dla statystyk. Trzymajcie się, hej!